Cześć, witam Was w swoim pierwszym vlogu na kanale. Dzisiaj zabieram Was na targi Beauty Days w Warszawie. Ja już jestem gotowa. Idę po dziewczyny i jedziemy. Już z góry przepraszam Was za jakość, ale mój pierwszy vlog powstaje z telefonu, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Jeszcze tylko Wam pokażę, co mam na ustach, a jest to Sephora numer 24 Burnt Sienna. Piękny kolor, taki jesienny i pasuje mi do bluzki. Polecasz do włosów kręconych, do swojej linii. Kręcone włosy bardzo często mają porowatość wysoką, tak? Nasze kosmetyki wszystkie są podzielone ze względu na porowatość, więc przy takich włosach raczej polecamy te kosmetyki, które są dopasowane do porowatości wysoką. Co mamy? Mamy bardzo dobrą odżywkę do wysokiej porowatości proteinową, tak? To jest proteinowa orchidea. Dlaczego proteinową? Dlatego, że kręcone włosy proteiny lubią zwykle, tak? Dzięki nim skręt jest mocniejszy, bardzo dobrze się, lepiej się układają. Co jeszcze mogłabym polecić? Na pewno emolienty, tak? Które też kochają zwykle włosy kręcone. Do wysokiej porowatości mamy róże. Pięknie pachnącą. Uwielbiam. Jest 5 olejów specjalnie dobranych do takiej właśnie porowatości włosów. Bardzo dobrze się sprawdzają moim zdaniem. No i trzecia odżywka nawilżająca, tak? Bo musimy utrzymywać równowagę pych, więc również i nawilżacze. Ta już nie jest podzielona na porowatość, ponieważ nawilżacze są uniwersalne, więc do kręconych włosów też jak najbardziej. Takie tandem. Super. Powiedz mi jeszcze, czy planujesz jakieś kosmetyki do włosów kręconych? Co bardzo bym chciała, tak? Dostajemy masę zapytań o właśnie typowo kręcone włosy kosmetyki, więc powoli myślimy o tym, żeby też i takimi włosami się zająć. Raczej to będą stylizatory niż pielęgnacyjne kosmetyki, ale kiedy to niestety na razie nie powiem. Okej, dziękuję Ci za ten krótki wywiad. Oczywiście zapraszamy Was do sklepu internetowego. Tak, ja dziękuję Ci za rozmowę, bardzo miło mi było Cię gościć na stoisku i zapraszam wszystkie kręcone włosy do nas. Kręcone włosy kobiety do nas. Dzięki. Jakie myślę, że warto sobie zadać, to jest właśnie to, czy włosy są proste, czy kręcone, bo moim zdaniem właśnie ten czynnik najbardziej determinuje sposób pielęgnacji, bo kręcone włosy potrzebują wydobycia tych loków i jeżeli będziemy je traktować tak jak proste, to po prostu będą wyglądać fatalnie, zwłaszcza jak na przykład będziemy je czesać na sucho, no to w ogóle będzie dramat. Myślę, że kto ma kręcone włosy i już wie, jak o nie dbać, to wie, co się dzieje, jak się je rozczesza. Po prostu jest mega wielki pudel. I wtedy nawet najlepsza pielęgnacja nic nie da, bo zniszczymy jej efekty po prostu rozczesując. Ja w ogóle notorycznie, jak mi się zdarzy wyjść z domu czasem, rzadko, bo no ale czasem się zdarzy, i jadę autobusem, to po prostu przeżywam koszmar, bo widzę wszędzie rozczesane loki. Jakby wszędzie są rozczesane loki, to jest jakaś plaga. No i siedzi przede mną pani i po prostu jakby ja już próbuję nie patrzeć, ale wypala mi oczy mimo wszystko. Próbuję patrzeć w sufit, w okno, wszędzie, nie da rady. No i po prostu nie wiem, no dobrze, to jest okropne, ale zrobiłam zdjęcie i po prostu żalę się na przykład mojej znajomej, która ma piękne loki, że kurczę, zobacz, jakby nie chcą ludzi atakować na ulicy, tak? Jakby z tego by były takie piękne loki. I wierzę wtedy zawsze, że taka osoba jakoś trafi po prostu na coś takiego i po prostu osoba ogarnie, bo no to jest zawsze mój dylemat, prawda? Że chciałabym do tej osoby podejść, ale na przykładowo jakbym była Magdą, to bym się czuła bardziej pewnie. Żebym podeszła i powiedziała, o widzę, że też masz kręcone włosy, a ta osoba, o ale ja wcale nie mam kręconych włosów. O, ale wiesz, że ja tak samo wyglądam, jak się rozczeszam, no coś takiego bym robiła. A tak jestem w no, trochę słabej pozycji. No i drugie pytanie po tym, czy proste, czy kręcone, to jaka porowatość? Nie jestem fanatyczką teorii jakby porowatości, to jest oczywiście wszystko prawda,
ale uważam, że włosy są na tyle nieprzewidywalne, że czasem naprawdę rzeczy, które teoretycznie nie powinny się sprawdzić, się sprawdzają. Więc warto sprawdzić porowatość, testy porowatości, te ze szklanką czy jakieś takie, nie wierzyłabym w to. Raczej bym zrobiła test taki, jak twoje włosy się zachowują, odpowiedz ABC, i wtedy ten test sobie obliczy, jak odpowiadaliśmy. No i w większości wyjdzie średnia porowatość, to jest taka najbardziej popularna, no moje przykładowo, średnia porowatość. Czasem ludzie myślą, że jak włosy się na przykład błyszczą, to już są nisko porowate. Niekoniecznie. To jest też kwestia tego, czy one się puszą po myciu. Jeżeli są proste, to i tak się mogą puszyć. To wtedy wskazuje na wyższą porowatość. No a kręcone zazwyczaj są wyższej porowatości, ale to nie znaczy, że nie mogą być na przykład średniej porowatości. Muszę nagrywać przy oknie, ponieważ ten pokój jest bardzo żółty i ja też nie mam jakiś, nie wiadomo jaki dobry sprzęt, więc muszę tutaj ratować się dobrym światłem, żeby wam się przyjemnie oglądało. Właśnie wróciłam z targów i tam za bardzo tak się nie udzielałam, ponieważ po pierwsze nie wiem, jak dobrze byłoby mnie słuchać, ponieważ no, nie wzięłam z sobą mikrofonu, a teraz wiem, że bardzo by się przydał. Chciałam wam trochę powiedzieć o tych targach. Ja w zasadzie zostałam nominowana, jak i innych 399 influencerek, do wzięcia udziału w evencie Beauty Days Blogger, właśnie na targach Beauty Days. I w sumie to był powód mojego przyjazdu tutaj. Ja mam porównanie z Meet Beauty, z Sea Bloggers, no może Sea Bloggers to już jest nieco większe wydarzenie, ale z Meet Beauty. I naprawdę byłam bardzo pozytywnie nastawiona do tego eventu, ale niestety nieco się rozczarowałam. Nie chcę się za bardzo tutaj rozgadywać, ale chodzi o to, że po prostu mam porównanie z Meet Beauty i tam jakby było wszystko ściśle dopracowane, organizacja, harmonogram, byliśmy na bieżąco o wszystkim informowani, a tutaj było takie troszkę niedoinformowanie, jakby każdy był pozostawiony samemu sobie. Jak przyszłyśmy do tej strefy, to było bardzo mało osób. Mam wrażenie, że w ogóle większość nie przyszła, nie podpisała się i tam się w ogóle nie pojawiła. Jakoś tak, no szkoda. Szkoda, bo naprawdę mógł być bardzo fajny event, a niestety wyszło tak, że i od początku jakby według harmonogramu nie szło wszystko tak, jak było na planie. I na przykład poszliśmy już sobie na targi, ponieważ no nie wiedziałyśmy dokładnie, o co chodzi i czy w końcu ktoś się pojawi tak, jak miał się pojawić, czy też nie, jakaś tam osoba, tak, która była na harmonogramie. Więc jest troszkę niesmak. Jeszcze zostało jutro, może coś się polepszy, może jakoś to będzie tak inaczej wyglądać, ale po prostu w tej strefie prawie w ogóle nie było ludzi. I no ja na przykład wolałam wyjść na targi, jakby pójść do kogoś na stanowisko, stoisko, do kogoś, kogo znam, albo po prostu na targach spotkałam ludzi, których znam. I czułam się taka trochę odosobniona, jakbym w ogóle nie przyjechała na ten event, tylko na targi. No szkoda. Mam nadzieję, że jutro może coś się poprawi, w sensie może będzie więcej ludzi w tej strefie. No zobaczymy. Biorę pod uwagę też to, że no to jest taki pierwszy zorganizowany event dla influencerów. No ale no szkoda. Ale bardzo się cieszę, że tu jestem, ponieważ no przede wszystkim targi są dla mnie taką fajną odskocznią, ale też miejscem, gdzie mogę znowu zobaczyć te ukochane twarze i te takie, wiecie, mogę porozmawiać z osobami właśnie ze świata blogerskiego i z YouTube, także to jest super i uwielbiam to,
też fajnie, że do mnie niektóre osoby podeszły, pogadały. Naprawdę każde takie słowo daje takiego kopa do działania i jakby no, widzę, że to, co robię, ma sens i to jest chyba najważniejsze. Dla mnie to wszystko, ten cały klimat właśnie tworzą ludzie. A jeśli tych ludzi nie ma, to co mamy robić? No, idziemy po prostu tam, gdzie ci ludzie są. Powiem wam, że na 11 mieli być wszyscy, ponieważ miało być otwarcie tego eventu Beauty Days Bloggers. A o 11:30 było jeszcze z 10 osób. Więc no to jest mega szkoda, że taki fajny potencjał, a no po prostu ludzie się nie pojawili. Może też to właśnie wynika z tego niedoinformowania. No nie wiem, ale no. Jestem na maksa głodna, więc idę jeść. W ogóle jesteśmy tutaj w Otrębusach, w Centrum Kongresowym Mazowsze. I fajnie, bo obok jest karczma, można iść sobie coś zjeść. I to jest spoko. Dzień drugi. Zbliżamy się do końca tego wyjazdu. Idę zaraz zjeść śniadanie, potem jedziemy na targi. Myślę, że nie będziemy tam za długo. No i wtedy wracamy do Trójmiasta. Nie wiedziałam, czy powinnam nagrywać tą turną kamerką, mimo że ma lepszą jakość, ponieważ nie widzę się w podglądzie i nawet nie wiem, czy trafiam teraz do ekranu do was, jeżeli widzicie mnie całą. Ale chciałam wam powiedzieć, że mimo wszystko cieszę się, że przyjechałam na te targi, mimo że ta edycja nie za bardzo się udała, ponieważ ten event, ponieważ mimo wszystko zobaczyłam moich znajomych z bloga i YouTube. Spędziliśmy bardzo fajny czas. No, myślę, że to jest najważniejsze i ja zazwyczaj staram się szukać pozytywów. Także byłam, jestem zadowolona. Jak widzieliście po wczorajszym dniu, najwięcej czasu spędziłam na stoisku Anwen, bo tam podeszło kilka świetnych dziewczyn, było dużo śmiechu, naprawdę takiego mega optymizmu i pokażę wam, co mam z tego stoiska i co przywiozę do domu i będę testować. No więc mam tutaj dwie torby. W jednej są moje zakupy, a w drugiej odżywki, które dostałam do przetestowania i otwieram. Tutaj mam szampon i maskę. Kupiłam ten zestaw podwójnie, ponieważ otrzymałam zamówienie z Wejherowa. To są moi dwaj ulubieńcy, najlepsi. Szampon uwielbiam. Maska to już chyba jest moje trzecie opakowanie. Trzecie czy czwarte, już teraz sama nie wiem. To jest cudeńko. Mówiłam o niej w filmie o ulubionych maskach. Ten szampon jest niesamowicie miętowy, ma drobinki peelingujące, ale też tutaj są enzymy, które peelingują skórę głowy, które tam rozpuszczają ten naskórek, więc to jest super. Także mam to. Mam tutaj jeszcze odżywki. Jak mi brzuch burczy. I o, taki zestaw. Nawilżający bez, emolientowa róża. Tą odżywkę już mam w domu i fajnie sprawdziła się do mycia. Podmaska również. Irys tak niezbyt, ale to jest jednak dość średnio porów, a ja mam wysokoporowate włosy. I dwie proteiny, odżywka wegańska. Uważam, że to jest super, że marka pomyślała też o weganach. No i proteinowa orchidea do wysokiej porowatości. I powiem wam, że do końca nie wiem, które proteiny mi się sprawdzają. Na pewno są to aminokwasy, ale te odżywki zawierają różne proteiny w zależności od produktu. Także będę testować. Zobaczymy. Ponadto wczoraj robiłam mycie sobie i na podkład użyłam tej odżywki z olejem wysokich migdałów i naprawdę fajnie się zapowiada. Zwłaszcza, że ja takiego olejowania zazwyczaj nie używam pod podkład, tylko na sucho. Tutaj zrobiłam wyjątek, stwierdziłam, że
mimo że pogoda może nie być taka za bardzo dzisiaj optymistyczna co do kręconych włosów, ponieważ może pojawić się teraz mi puch, ale zobaczymy. Okej, na Instagramie możecie zobaczyć moje włosy z tego mycia. Mam tam filmik i opisane produkty, które użyłam. Także tak się prezentują moje zakupy. Okej, wydaje mi się, że ta tylnia kamerka faktycznie będzie miała o wiele lepszą jakość. I mimo że o tym wiedziałam, to i tak nagrywałam przed nią. Tak samo nagrywałam przed nią wywiad z Anwen. Zabawiłam się w dziennikarkę i zadałam jej aż 2 pytania. Ale myślę, że w przyszłości to powtórzymy, zwłaszcza jak będę miała przyszykowany mikrofon i lepszy sprzęt do nagrywania vlogów. A mam zamiar taki zakupić, także... No ale pierwsze koty zapłatę. Wiem, że potem będę miło wspominać ten wywiad. Jak już go dodam, będę go oglądać za kilka lat, to przynajmniej spojrzę na to z uśmiechem i sentymentem. Dobra, ja idę jeść, bo już mi brzuch burczy. Chciałam Wam tylko jeszcze pokazać, co mam na ustach. Jest to Sephora numer 40 Pink Tea. Uwielbiam ten kolor. Jest cudny. A ja już biorę walizki i wychodzimy z hotelu. Chciałam tylko jeszcze dodać, że w opisie znajdziecie moje 2 mycia z tych 2 dni pobytu w Otrembusach i na tych targach i możecie tam sobie podejrzeć, czym umyłam włosy. I dodam pewnie też linki, tak jak zawsze. Dobra, wracamy, bo tak. Tu się nic nie dzieje. Serio. Tak, już wyszliśmy z targów. Idziemy coś zjeść do Maka i wracamy do Trójmiasta. O reszcie opowiem Wam w domu. Będzie dużo mówienia. Wczoraj już nic nie nagrałam, ponieważ przyszłam do domu, padłam na łóżko praktycznie od razu ze zmęczenia. Ale chciałam się tylko jeszcze odnieść do drugiego dnia eventu. Jak widzieliście, byłam tam na chwilę na rozmowie z Radosławem Majdanem. Były tam też moje znajome twarzyczki, siedzieliśmy razem i to bardzo dużo robiło. Siedzieliśmy w takim fajnym gronie, sobie pogadaliśmy, było bardzo miło. Ale po tej rozmowie znowu poszliśmy na targi. No bo nie było co robić w tej strefie. To jest mega przykre, no ale niestety
też szybko już wróciłyśmy do domu, ponieważ nie było nic do roboty. Ale wczoraj też jakoś tak dałam sobie więcej czasu na to, żeby chodzić po stoiskach, bo pierwszy dzień latałam bardziej za ludźmi, a wczoraj po stanowiskach, żeby tam zobaczyć te wszystkie fajne kosmetyki. Kupiłam co nieco, też spotkałam się z markami, z którymi miałam kontakt przez Instagrama i to jest fajne zobaczyć kogoś na żywo, że wiecie, że ktoś stoi za tymi kosmetykami i to jest super. I chciałabym Wam pokazać dwie marki, takie godne zwrócenia na nie uwagi. Jedną marką to były już kosmetyki Anwen oczywiście, ale je pokazałam we vlogu w trakcie. A teraz pokażę Wam dwie pozostałe marki, pokażę co przywiozłam i co będę testować. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że żadna z tych trzech marek nie dała mi jakiegokolwiek obowiązku mówienia o tych produktach. Dały mi je po prostu z sympatii. I tak, chciałam, żebyście to wiedzieli. To jest tylko i wyłącznie moja tutaj chęć pokazania tych kosmetyków. Uważam, że jeśli coś składowo zapowiada się całkiem fajnie i naprawdę może być spoko, no to dlaczego tego nie pokazywać? Pamiętajcie, że to dopiero jest pokaz, a testy dopiero się rozpoczną i wtedy zobaczymy, jaka będzie ostateczna moja opinia. Pierwsza marka to Basic Lab, być może kojarzycie tą markę z mojego bloga, ponieważ pisałam o ich szamponie i odżywce do włosów kręconych. I odżywka była bardzo fajna do mycia przede wszystkim. A tutaj mamy takie bardziej kosmetyki do twarzy, do pielęgnacji. Dostałam wszystkie, wiadomo, wszystkich żeli nie będę testować, wezmę tylko ten, który do mojej cery się sprawdzi. Ale tutaj są właśnie takie trzy typy żeli. Delikatny żel do mycia ciała dla całej rodziny i płyn micelarny. I ten, w ogóle ten płyn micelarny ma taki dość fajny skład. Ale no mówię, no dopiero zacznę testować i okaże się, co takiego wyjdzie ciekawego z tych produktów. No i chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że te kosmetyki mają być dostępne bodajże od początku października. Tak, powiem Wam, że właścicielki są naprawdę przemiłe i naprawdę super. Druga marka to bydgoska wytwórnia mydła i zwróćcie uwagę na ten środkowy produkt. Jest to eliksir specjalnie dla włosów kręconych. Chociaż wiadomo, nie tylko, ale fajnie, że jest tak spersonalizowane. W ogóle co ciekawe, właścicielka ma też kręcone włosy, także to jest w ogóle super. Jestem chyba najbardziej właśnie ciekawa tego produktu z wszystkich kosmetyków, które przywozą z targów, serio. Olej z pestek brzoskwini ponoć fajny, ale jeszcze na włosach tego nie miałam, dlatego jestem tym bardziej ciekawa. No i coś na ciało, jest to peeling kawowy, kokosowy. Warto wspomnieć, że te kosmetyki są jak najbardziej naturalne. Fajnie, że opakowania są przyciemnione, że to jest szkło, wszystko. Także naprawdę ekstra. I już nie mogę doczekać się testów. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał mimo jakości. Naprawdę postaram się jak najszybciej zdobyć lepszy sprzęt do nagrywania, bo chciałabym więcej nagrywać vlogów. No i tyle. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zapraszam do subskrypcji, do obserwowania mnie na Instagramie, na Facebooku, do odwiedzania mojego bloga i do następnego filmiku. Pa, pa!